dobry, witam Państwa w podcaście gastronomicznym. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Borecki. Długo by mówić o doświadczeniu Piotra i to, kim jest, więc Piotr, może Ty sam pokrótce. Chwilę o sobie. No tak jak Piotr Borecki, no, można powiedzieć kelner z wieloletnim doświadczeniem, były wiceprezes Stowarzyszenia Kelnerów Polskich, członek komisji egzaminacyjnej, dokładnie wiceprzewodniczący w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, w zawodzie kelner. Oczywiście długoletni szkoleniowiec, od 5 lat praktycznie zajmuje się też zawodowo tym, 3 lata takiej już pełnej pracy zawodowej z kelnerami, z gastronomią. Menadżer wielu restauracji naszych rybnickich, barman, kelner. Praktycznie wszystko, co jest związane z gastronomią, nie ma na mnie żadnych. Taki chłop orkiestra. Też w zasadzie tak od strony baru. Zgadza się. Od strony baru, od strony sali, dokładnie. Od strony sprzedaży, wina, praktycznie wszystkich produktów, które znajdują się tak naprawdę na sali. Rozumiem. Będzie o czym mówić. Piotr, zacznę od tego. Poznaliśmy się w sumie niedawno. Spotkaliśmy się na debacie, która mówiła dokładnie o tym, o czym za chwilę będziemy rozmawiać. Rozmawialiśmy o rynku pracownika, o tym, co dzieje się w dzisiejszych jakby czasach, o tym, co się dzieje w gastronomii, jak temu zapobiegać, jakie są na to sposoby. I o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Natomiast powiedziałeś coś bardzo ważnego na tej debacie i to mi zapadło bardzo w pamięć, bo myślę, że to jest jakby powodem nie tylko tego tematu, ale tych problemów, o których właśnie, z którymi się to wiąże i o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Przypomnij mi, ilu absolwentów szkół kelnerskich wyszło ze szkół w tym roku w Polsce? Czy w tym roku, może nie znam dokładnych danych, ale w ubiegłym roku tak, ze szkół samych kelnerów wyszło 260 kelnerów w całej Polsce. Dane przerażające jednym słowem i nie ukrywam, że tendencja jest cały czas zniżkowa. Dla porównania można dać kucharzy, którzy w zawodówkach jest chyba ich około 6,5 tysiąca. W szkołach średnich też koło tego, więc mamy tutaj ogromny dystans między kelnerami a kucharzami. Po prostu nie ma absolwentów, taka jest prawda. Myślę, że no właśnie, jakby te liczby pokazują, gdzie ten problem naprawdę tkwi. Na pewno porozmawiam o tym, jak sobie radzimy, jakby od Twojej strony, jak zaradzamy takiej sytuacji, co możemy zrobić. Natomiast problem jest głębszy. Wiadomo, no nie mamy absolwentów, nie mamy fachowców na rynku. Natomiast wiesz, w zasadzie zastanawia mnie właśnie ta sytuacja, brak tej kompatybilności na rynku, że promowana jest gastronomia, promowane są poprzez programy telewizyjne, mamy masterchefów, top szefów, wszystko dzieje się jakby od strony kuchni, promujemy kucharzy, co jest dobre, jakby absolutnie temu tutaj nie neguję. Powstaje mnóstwo knajp, powstaje mnóstwo fast foodów, no wszystkich jakby z branży gastronomicznej, miejsc, które możemy spotkać, one gdzieś tam funkcjonują. Są mniej, bardziej nowoczesne, bardziej się wbijają w trendy lub mniej. Natomiast, no i tu mi właśnie brakuje tego balansu. No super, że kucharze to wszystko wyprodukują, natomiast no nie mówimy i nie pokazujemy i nie szkolimy ludzi, którzy będą to wszystko wyprodukowane, te wszystkie wyprodukowane potrawy do tego stołu przynosić. Ja zawsze powtarzam wszystkim moim uczniom i gdzieś w lokalach, kto to jest tak naprawdę kelner. Kelner to jest fachowiec tak naprawdę od wszystkiego. To jest kiedyś taka bardzo znana osobistość, nie będę tutaj nazwisk podawał, ale powiedziała, że jest to tak zwany magister gastronomii. I to mi utkwiło bardzo mocno w głowie, bo kelner naprawdę musi zajmować się doradzaniem, musi znać całą kompletną kartę, ale w tej karcie znajduje się wiele produktów. Często się mówi, że jest przedstawicielem handlowym. Tak, kuchni. Dokładnie tak. Przedstawiciel handlowy musi się znać na każdym tym produkcie, czyli musi znać wiedzę podstawową, jeżeli chodzi o gotowanie. Musi wiedzieć, z czego składają się dane produkty, w jaki sposób są wykonane. Wiedza ogromna, jeżeli chodzi o kuchnię. Kolejna przychodzi bar. Czyli wszystkie alkohole, wszystkie kawy, napoje ciepłe, zimne, tą wiedzę również musimy posiadać. Cała miksologia, przygotowanie tych kaw, musimy wiedzieć, jaka jest różnica między cappuccino a latte, na przykład macchiato. Musimy to wszystko wiedzieć.
Kolejny etap to znowu sommelier, czyli sprzedawca win, handlowiec, który zajmuje się i przechowywaniem tych win, musi znać ogromną wiedzę na temat win, jest sommelierem. No i oczywiście my jako kelnerzy, handlowcy musimy znać wszystkie techniki związane z odpowiednim podaniem danych potraw, odpowiednim doborem sztuczcy, porcelany. Są różne techniki serwisów. To wszystko musimy poznać. I tak naprawdę, jak tak kiedyś właśnie rozmawiałem z znajomym, ten magister gastronomii ma coś w tym, jest to taka moc, która, nie ukrywam, że właśnie odzwierciedla tego kelnera. On po prostu to musi wszystko wiedzieć. I chyba ta wiedza może przeraża też tych ludzi, że nie chcą w tym pracować, bo naprawdę po jednym roku nie jest się w stanie zostać kelnerem. To jest praca na całe życie i cały czas człowiek gdzieś tam tą wiedzę wchłania i wykorzystuje, bo tych produktów na rynku jest tak dużo. Ja zawsze mówię to tak jak kucharz. Jeden specjalizuje się w kuchni włoskiej, drugi się w hiszpańskiej, jeden w staropolskiej, ale musi znać te podstawy, bo bez tego nie ma. To prawda. No minęły już czasy zaklętych rewirów, gdzie ten zawód coś znaczył i chociaż w dobrych miejscach do dnia dzisiejszego ten zawód jest doceniany. I mówimy też tutaj nie tylko ze względu jakby na wiedzę, natomiast no można zarobić na tym też dobre pieniądze. No szkoda, że nie idzie właśnie to w parze jakby promowanie gastronomii od strony kuchni właśnie z tym, co się dzieje później na sali czy za barem. Chociaż przy tym, mówiąc tutaj jakby już o barach i o barmanach, tutaj znowu też jakby jest troszeczkę tego więcej z tej strony jakby pokazowej. Jest to bardziej widowiskowe, to co się dzieje za barem, niż to, co się dzieje na sali. Aczkolwiek no ludzie mają jakby, bo to jest jakby kolejny przekaz z telewizji i tych wszystkich właśnie topowych programów, gdzie klient, nasz gość, nie klient, gość nasz, dostaje tą wiedzę i jest, potrafi być roszczeniowy, tak? Wie, po co do tej restauracji przychodzi, jest świadom tego, jakiego produktu się spodziewać, bo tą wiedzę otrzymuje. Natomiast my nie mamy tego messengera, nie mamy tego przekaźnika, który nam to zrobi. No właśnie, no tu powiedziałeś wcześniej jedną ważną rzecz, no nie mamy fachowców, no ale no to, no i co? No to jak sobie radzimy? Otwieramy, nie wiem, food trucki, zamykamy restauracje, robimy food trucki, nie potrzebujemy kelnera, robimy samą obsługę, szwedzkie stoły, dania na wagę i pozbywamy się restauracji, czy, no nie wiem, znamy jakiś sposób, żeby temu zaradzić? Znaczy ja kiedyś się śmiałem, bo byłem zaproszony na jedną debatę, miałem nietypowy temat, czy w ogóle robotyka wchodzi bardzo mocno, można powiedzieć, technologia pozwala nam na ograniczenie niektórych zawodów, ponieważ maszyny, roboty wykonują za nas odpowiednie czynności. I teraz tak, czy my jesteśmy w stanie roboty wprowadzić jako kelnerów, czy znaczy w zasadzie jakbyśmy popatrzyli, to w wielu restauracjach, może restauracjach to jest ciężko powiedziane, bo to jest takie bardzo pojęcie ogólne, ale jeżeli sprzedają jedzenie, to są restauracjami. Oczywiście nie będę podawał nazw, ale zostały wprowadzone różnego rodzaju technologie, ekrany dotykowe, gdzie każdy sam sobie zamawia. W taki sposób ograniczono ilość osób, które są na kasach. I to jest ta technologia, która już zaczęła dość mocno wchodzić i nie ukrywam, że to już na pewno się nie cofnie. Ale to jest bardziej w takich restauracjach samoobsługowych. Tam, gdzie zamawia się coś przy kasie i odbiera się potem. W restauracjach jest troszeczkę trudniej, no bo restauracje, gość przychodzi do stoliczka, siada sobie i zamawia u kelnera, u obsługi, jeżeli... Jest to standard, którego się spodziewa. Oczywiście. Tam też te ceny wyglądają inaczej, tak, więc ten serwis tak, musi też wyglądać inaczej. On czegoś oczekuje od restauracji, chce spędzić miło czas. W restauracji się troszeczkę więcej czasu spędza. Trzeba odpocząć, porozmawiać z przyjaciółmi, ze znajomymi, napić się tego kieliszka wina do tego dania, czy potem możemy jakiś deser zamówić, kawę. Ten czas w restauracji jest dłuższy. Ale ludzie oczekują. Okazuje się, że w restauracjach naprawdę bardzo dużo ludzi się stołuje. Weekendami praktycznie całymi rodzinami chodzą do restauracji. I ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby tej obsługi nie było. Ale wydaje mi się, że w tej chwili, bo to już nie ukrywam, że trend u nas tą bardzo mocno widzimy, ale to jest trend, który jest, myślę, już światowy i to ze Stanów już dość mocno idzie.
Jakość obsługi niestety już nie jest tak wysoka i bardzo restauracje, nawet bardzo ekskluzywne, wprowadzają dużo prostych, banalnych rzeczy, które nie wymaga od kelnera jakiejś tam wiedzy niesamowitej, jeżeli chodzi o sam serwis. Jego obowiązkiem jest tylko znać tak naprawdę kartę i tylko to, co się w niej znajduje. Jeżeli wprowadza się coś nowego, no to gdzieś tam jest jakieś szkolenie, czy tam przychodzą firmy, które same wręcz szkolą tych pracowników z danych produktów. I tak to po prostu wygląda, więc tendencja jest straszna, przerażająca. Ale czyli myślę, kelner już też nie jest tym doradcą. Tak? Zakładamy, że tak. Gość, który przyjdzie, wie, czego chce. Dokładnie tak. I myślę, że będzie ten zawód, bo on nie zniknie, ale w bardzo ekskluzywnych miejscach, gdzie wręcz ten cały kunszt... Gdzie też za tą usługę zapłacimy odpowiednio. Za tą usługę płacimy odpowiednio. Tam ci kelnerzy będą. Tylko czy będą, jak zawsze mówię, odpowiednie osoby, które tych młodych adeptów przygotują na te kolejne lata? To jest największy problem, myślę. No właśnie, miałeś coś do czynienia akurat w tym temacie również. Wiem, że wspomniałeś, że biegałeś wielokrotnie do ministerstwa z tym właśnie problemem. Może kilka słów o tym. Znaczy w ministerstwie jak próbujemy zapobiegać? No, ja zawsze mówię, to są wszystko eksperymentalne gdzieś pomysły, które gdzieś tam zaczęliśmy wdrażać. Wdrożyliśmy, o dziwo, zawód kelner zawsze był w technikum, więc nigdy nie był w zawód, był jeszcze w wcześniejszych czasach, gdzieś tam w klasach zawodowych, ale uruchomiliśmy na nowo zawodówki. Nie ukrywam, że na razie nie widać jakiegoś oddźwięku, żeby ktoś zatrudniał. Nie ukrywam, że miałem parę rozmów z izbą w szkołach w naszym rejonie w Śląsku i wiem, że Bytom próbował i próbuje i chyba nawet mu się uda uruchomić taką klasę kelnerską. Oczywiście pod patronatem cechu bytomskiego. Udało mu się otworzyć z jakiego powodu? Że znaczy, próbuje byli chętni, czy tu chodzi bardziej o... Bardzo o ogromne techniczne. Chodzi o techniczne, znaczy tak, technicznie jako szkoła bez problemu, bo są, jest to, jakby to powiedzieć, ten zawód legislacyjnie przygotowany do, żeby szkoły mogły go uruchomić bez żadnego problemu. Kwestia jest tylko zainteresowania, czyli znalezienia chętnych, a o dziwo takie pytania były, dlatego z tego, co pamiętam, to wiem, że od września Bytom ma mieć taką klasę. Nie jestem na 100% pewny, bo nie ukrywam, że te rozmowy były w czerwcu. Czy udało się zebrać tą połówkę? Z tego, co pamiętam, to miała być. Więc podejrzewam, że pewnie około sierpnia na pewno takie pytania dostanę, bo gdzieś tam mam nadzorować też tą klasę pod kątem technicznym i myślę, że coś się da z tego zrobić. Więc coś się dzieje. Czy to jest sukces? Ja zawsze mówię, powiedzmy to za 5 lat. Bo na pewno jest jakiś krok. Ale jest to pierwszy krok, jest to coś, no, żeby pokazać, że jest ten zawód, nie trzeba się uczyć 4-5 lat, tylko wystarczy 3 lata, można mieć tą podstawę. Wiele to już całkiem solidną. I to już taką naprawdę solidną, że taki pracownik jest już na wagę złota. Praktyki praktycznie uzyskać w lokalach nie będzie miał żadnego problemu. No właśnie, bo to jest jakby taka sprzedaż wiązana. Mamy teraz... bo trzeba wygenerować, potrzeby już nie musimy generować, bo ta potrzeba jest. Otwieramy szkołę, mamy klasę, mamy potencjalny narybek, mamy potencjalnych fachowców. Tylko tych fachowców muszą teraz wyszkolić fachowcy, ci na praktykach. No właśnie, jak teraz z tutaj... Tym jest problem. O właśnie, jak tutaj zapobiegać temu? Albo czy macie jakiś pomysł na to właśnie? Czy są jakieś grupy trenerów, czy szkoleniowców, którzy są w stanie się tym zająć? Bo no, sam pamiętam jakby z lat szkolnych, że te praktyki wyglądały bardzo różnie. Pamiętam, że pierwszy rok jako młody kucharz to sprzątałem, myłem albo obierałem ryby, czy kręciłem krokiety. Tak, mniej więcej tak to wyglądało. To samo robili kelnerzy, tak? Polerowanie, sprzątanie i tak dalej. Więc ta nauka, rozumiem ten hard way. Od kuchni też musieli zacząć. Byli też na kuchni, to racja. Natomiast, no właśnie, czego spodziewamy się teraz? Albo kogo spodziewamy się, żeby tych młodych ludzi szkolił? Ja się cieszę z jednego powodu, bo to, co zrobiliśmy jeszcze jako wiceprezes stowarzyszenia w ministerstwie, to były te pierwsze kroki.
W tym roku, w styczniu, bardzo dużo zostało umów podpisanych z izbami rzemieślniczymi w całej Polsce. I dość sporo, jeżeli chodzi o te egzaminy czeladnicze, ogólnie zawodowe, zostało już to, jakby to powiedzieć, na kręgach ministerialnych już to wszystko gdzieś tam dograne i zostały umowy spisane. Izby tak naprawdę będą się zajmować właśnie oddelegowywaniem tych uczniów do odpowiednich firm na te praktyki. Rozumiem. Będą weryfikować? Tak, bo tu chodzi o to, że żeby oni muszą być też zarejestrowane, bo kiedyś było tak, że jeżeli ktoś chciał pozyskać ucznia, musiał być zrzeszony w jakimś cechu. I teraz na nowo to wraca. I gdzieś, jeżeli ktoś chce pozyskać tego ucznia, cech oczywiście bez problemu, musisz być zrzeszony w cechu i on da ci tą możliwość tego ucznia pozyskania właśnie ze szkół, z którymi oni współpracują. Oni dają na to gwarancję, że te osoby, które tam są w 100% wykwalifikowane, bo mają skończone pedagogiczne, mają mistrza w zawodzie na przykład, te minimum, które pozwala im na to, żeby tego ucznia pozyskać. No i przede wszystkim go wykształcić, no bo on przychodzi na praktyki, czyli wiemy, że jeżeli jest pod opieką takiej osoby, to na pewno jakąś wiedzę dostanie, która będzie tą podstawową wiedzą na 100%. Ale uzyska ją od fachowca, który ma to doświadczenie. I, no właśnie, i to jest taki krok drugi, który został zrobiony i to zostało w tym roku. W zeszłym roku z tymi zawodówkami, w tym roku już z tymi izbami. No cały ten proces egzaminowania również, no bo te wszystkie zawody czeladnicze to przejmuje izba całkowicie już. Więc znowu egzamin, zwrot kosztów, oczywiście pracodawca też dostaje zwrot kosztów za wyszkolonego pracownika, jeżeli za egzamin, więc to też jest taki argument dodatkowy. Wiem, że te środki też zostały zwiększone, już nie jest chyba tam 8 tysięcy, czy nawet do 10 tysięcy za jednego ucznia, więc to też jest taki argument do tego, że ci pracodawcy będą chcieli jednak też pozyskać tych uczniów, czyli mieć te pedagogiczne, mieć się gdzieś zapisać w tym cechu. Dlaczego? Bo jeżeli ten nowy narybek od samego początku przygotujemy sobie, to my mamy potem fantastycznego pracownika. To prawda. I to jest pracownik, który on praktycznie ten pierwszy etap swojego rozwoju nauczył się zawodu. I on kończy szkołę i jest, myślę, że jednym z lepszych pracowników, jakbyśmy mieli fachowca przyjąć, no może nie fachowca, ale przynajmniej osoby, która miała jakieś małe doświadczenie do restauracji. Dlaczego? On jest po prostu wyszkolony w danym obiekcie. To prawda, no te standardy na dzień dzisiejszy właśnie odbiegają od tych standardów, które właśnie próbujemy znowu wprowadzić, albo te, które były. No, czytając niejednokrotnie właśnie CV, że posiadam doświadczenie tak w zawodzie kelner, no te doświadczenie to już jest rąbek, to jest ułamek tylko tego, co to doświadczenie powinno naprawdę zawierać. No to, że przepracowałem, nie wiem, 2 lata już w kilku restauracjach i byłem nawet już nie kelnerem, a podawaczem w zasadzie, bez tej całej fachowej wiedzy, bez znajomości kuchni, produktu, to nie jest to, czego oczekujemy, tak? W momencie właśnie, kiedy promowana jest kuchnia, wszystkie te potrawy, które wychodzą przepiękne i przedobre z kuchni, no trzeba jeszcze umiejętnie właśnie sprzedać. No to tutaj jest zrobiony krok do przodu, to jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast, no właśnie, ale co z dniem dzisiejszym? Zanim wyjdą absolwenci tych szkół i na razie w dalszym ciągu niewielu, natomiast tutaj bardzo fajny projekt, no musimy sobie radzić, zanim ci absolwenci trafią do naszych restauracji. No jak radzimy sobie, albo inaczej, jaki ty masz sposób? Odwiedzasz mnóstwo restauracji, doradzasz, sam się też zajmujesz tym zawodowo. Domyślam się, że każdy ma jakiś swój sposób, natomiast no, co możemy zrobić, żeby tych ludzi zatrzymać, żeby nie było tak dużej rotacji, żeby zechcieli u nas pracować? Co my możemy im zaoferować? Co zrobić, żeby przy tym rynku pracy ten pracownik u nas się zatrzymał? Znaczy, ja zawsze mówię, to jest temat bardzo złożony, bo pozyskać pracownika jest bardzo ciężko, a zatrzymać go jest jeszcze trudniej. Na to wpływa wiele czynników. No taka jest tendencja, niestety jest rynek pracownika i to nie jest tylko w gastronomii, tylko w wielu branżach. No my jesteśmy w gastronomii, więc widzimy te nasze problemy. Z tymi kelnerami jest bardzo ciężko, bo fizycznie nie ma absolwentów, więc tak naprawdę trafiają do nas ludzie, którzy potrzebują pracy. Potrzebują pracy, praca się wiąże z jakimiś finansami, czyli pieniędzy, więc pieniądz jest tak naprawdę tym miernikiem, który
pozwala na to pozyskanie tego dobrego pracownika. Najgorzej jest wtedy, kiedy pracownik przychodzi i tak naprawdę nie ma pojęcia o gastronomii, o tym, trzeba go wyszkolić, czyli trzeba poświęcić mu ileś czasu na to, tak, żeby z niego powstał narybek, który będzie godny, żeby reprezentować daną restaurację. I tu w tym momencie zaczynają się schody. Wielokrotne, ponieważ tu masz, ty akurat z racji właśnie tego, że zajmujesz się tym, masz tą wiedzę, wiesz co i jak przejść te kolejne kroki z tym pracownikiem. Natomiast niejednokrotnie często bywa tak, że to jest, wiesz, ten hard way, czyli no zaczynasz dzisiaj i wchodzisz na salę. Tak. To jest największy problem. I tu jest, tak jest, bo pracodawca jest zdesperowany, nie mamy pracowników, więc lepiej tak niż wcale, a nie do końca jest to dobre wyjście. Tak, to nie jest dobre wyjście i ja wiem, że pracodawcy są zmuszeni, żeby ci pracownicy praktycznie w ciągu jednego dnia po całą wiedzę praktycznie, wymagania są ogromne, ale najgorsze jest to, że właśnie jeżeli wymaga się od pracownika w tych pierwszych dniach tak wiele, oni po prostu nie wytrzymują i się zwalniają. I popracują 2-3 dni, stwierdzą, są niektórzy oczywiście, którzy stwierdzą, że jest super, okej, to jest coś dla mnie i będzie się chciało. No, ale była adrenalina, było super. Tak, bo tak czasami jest. No niestety ten ruch i te tempo jest czasami straszne, ale to właśnie powoduje, że komuś to mi się podoba, chcę to robić. Ale niektórzy są przerażeni i w tym momencie rezygnują bardzo szybko. I to są właśnie te czynniki. Ja pamiętam jako uczeń, bo skończyłem liceum zawodowe o tym profilu, więc przez w pierwszym roku mojej szkoły, bo to było liceum zawodowe czteroletnie, praktyki odbywały się, znaczy to nie były praktyki, to były warsztaty, które były w szkole. W drugim roku dopiero zaczęliśmy praktyki, to była jedna miesięczna praktyka, która pozwalała nam na poznanie lokalu z zewnątrz. I to było coś ciekawego, bo tak naprawdę można było go poznać od kwestii technicznej, ale tak naprawdę zapoznać się, jak to jest w rzeczywistości. W trzeciej klasie miałem praktykę już raz w tygodniu. Nasza szkoła była bardzo mocno gastronomicznie przygotowana i nie ukrywam, że jeden rok musieliśmy mieć w szkole, a drugi rok musieliśmy mieć poza. Więc ta trzecia, czwarta klasa mieliśmy i w szkole, i później na zewnątrz. Ale jak ja zaczynałem już w takiej porządnej restauracji, praktyki codziennie raz w miesiącu, czy nawet raz w tygodniu, to wyglądało w taki sposób, że zawsze musiałem zacząć od baru. Dlaczego? Bo bar w restauracji jest takim trochę sercem, ale jednocześnie tam wychodzi bardzo dużo produktów, które my musimy umieć przygotować. Przygotować, wiedzieć jak je podać, w jaki sposób poznać nazwy, wszystkie produkty. I nie ukrywam, że zanim weszłem na salę, zanim mi pozwolono wejść na salę, trwało to około miesiąca. Miesiąca, dwóch miesięcy. I uważam, że każdy pracownik, który przychodzi do restauracji, bo mówimy tu bardziej o restauracjach, nie mówimy stricte o... bo tych lokali gastronomicznych jest bardzo dużo, ale restauracje, jakby tu powiedzieć, mają pełen zakres. I dopiero po miesiącu uważam, że pracownik powinien wejść na salę, ale tą wiedzę, którą pozna na barze, tych produktów wszystkich, które nauczy się przygotować, pozwolą mu na to, żeby tak naprawdę mógł z gościem rozmawiać, sprzedać mu dany produkt, żeby czuł się on komfortowo, żeby wiedział, co dla niego jest najlepsze i w tym momencie może najlepsze dla tego gościa. Ja myślę, że jeszcze w tym wszystkim jest taki właśnie ważny przekaz. To jest mentalność tego pracownika. Szkoła przygotowuje do tego, a gorzej jest właśnie tą rekrutacją teraz, gdzie jest to zwykle łapanka, jest to podoba mi się, nie podoba, jutro mogę pracować gdzie indziej. Nie ma jakby tych wartości, ten zawód nie jest do końca doceniany. Natomiast ten przekaz, co chciałem powiedzieć, zadowolenie klienta przekłada się jakby na dwie relacje. To znaczy, ten klient do nas wróci i prawdopodobnie poleci komuś innemu, czyli lokal będzie dalej prosperującym. Jeśli jest dobrze obsłużony, ten kelner prawdopodobnie kończy rachunek napiwkiem. Więc ten kelner powinien też mieć świadomość tego, że dobrze obsłużony gość, tak, jest potencjalnym naszym klientem w funkcjonowaniu tej restauracji. Czyli nie tylko pracujemy nad dobrym imieniem, ale w zasadzie i PR-em tego miejsca. Nie odbywa się jeszcze teraz. Jest łatwo, jest
taka właśnie tendencja, że jak nie tu, to jutro, gdzie indziej. I tej jakości nie ma. Jest więcej miejsc, gdzie można pójść, jest łatwiej ocenić naszą restaurację czy obsługę, bo wyciągniemy telefon i napiszemy kilka słów, więc ta praca jest o wiele, wiele cięższa niż była wcześniej. No właśnie to jest to, mówiłem o tych wszystkich, jakby to powiedzieć, całej wiedzy, którą kelner musi posiadać, czyli tych zawodach, które tak naprawdę wykonuje. Oczywiście w wielu dobrych restauracjach, hotelach każdy jest odpowiedzialny za swój dział i się tylko stricte tym zajmuje, ale zawód kelner tak, jest ciężkim zawodem i ja zawsze też powtarzam, że kelner tak naprawdę tworzy restaurację. Może nawet nie taki PR, ale on musi się troszeczkę z tą restauracją, jakby to powiedzieć tak, zjednać. Musi wiedzieć, utożsamiać, tak. I ja pracując w zawodzie ponad 20 lat, do mnie przychodzili goście, pytali się, który mam rewir. Nie przychodzili do restauracji, nie przychodzili do mnie. Dlaczego? Bo ja byłem z tym lokalem zżyty. Oni wiedzieli, że będą obsłużeni w taki sposób, jaki ja to robię. I zawsze tak było, że miałem swoich stałych klientów, stałych gości. Zawsze mnie gratyfikowali w odpowiedni sposób. Ale dlaczego? Ja zawsze mówię, bądźmy uczciwi w stosunku do nich. Jeżeli coś się dzieje, coś jest nie tak, taką szczerością, trochę otwartością jesteśmy w stanie wiele rzeczy załatwić i to gość wyczuje, ale przede wszystkim też nam podziękuje za to. To prawda. I nawet najgorsza prawda, nie wiem, kucharz coś zniszczył, coś nam się przydarzyło, nigdy nie zwalajmy odpowiedzialności na tą drugą osobę. Po prostu każdy jest człowiekiem i mamy prawo popełnić jakieś błędy. Ale najgorsze jest to, że właśnie jak gość zwraca uwagę i kelner po prostu nie potrafi się zachować, odburknie, niemiło jakimiś różnymi zwrotami nieprzyzwoitymi w kierunku do gościa, automatycznie tracimy takiego gościa. Dlatego to jest, po prostu będą chcieli iść na skróty. Pójdzie tak. Na skróty i nie powie wszystkiego o tym daniu, gdzie okaże się, że jest, nie wiem, czy przypalone od spodu, czy troszeczkę przesolone i tak dalej. I tutaj, dokładnie, i tutaj jest katastrofa. Dlatego my jako kelnerzy, to też są takie czynniki, na które musimy zwracać uwagę. Jeżeli jest danie na wydawcę i uważamy, że coś tam z tym daniem jest nie tak, bo widać, że na przykład coś zostało przypalone, czy mamy wątpliwości, to my, jeżeli bierzemy to danie, to my za nie odpowiadamy. I to jest, i jeżeli kelner, który przychodzi, nie ma tej świadomości, to właśnie wtedy się robią problemy i taka trochę roszczeniowość też tego personelu, bo kucharz coś zepsuł, a kelner to podał i nie widział tego, nie zwrócił uwagi, potem to tłumaczenie. Zawsze mam możliwość zwrotu. No właśnie, myślę, że to już jakby temat bardziej taki dogłębny, już na zupełnie inne spotkanie, relacja kucharzy i kelnerzy, gdzie też wiele o tym się mówi, gdzie powinno to funkcjonować jako jedno ciało, nie do końca zawsze tak to jest. Ja myślę, że tutaj wracamy też jakby do tych wartości, których w tym zawodzie jakby być może w niektórych miejscach brakuje, tego utożsamiania się, tak, że każdy jest ważny i nieważne, czy to jest szef za parę tysięcy złotych, szef kuchni, czy to jest pani, czy pan ze zmywaka za znacznie mniejsze pieniądze, jeden bez drugiego nie funkcjonuje i tutaj jakby ten szacunek i zrozumienie należy gdzieś tam przy tym wszystkim posiadać. Powiedz mi, Piotr, no właśnie, bo zaczęliśmy o tym, jak zapobiegać temu. Wspomniałeś tutaj o tym, że przechodzimy pewne etapy po przyjęciu nowego pracownika, no ale najczęściej jest tak, że tej możliwości właśnie nie ma. Czy jest jakaś, nie wiem, super szybka metoda, żeby to zrobić i nie spowodować katastrofy? Ja zawsze mówię, że no na pewno nie dawać takich zadań, których ten człowiek wcześniej nie zrobił. Zaczynamy od czegoś prostego. To są proste rzeczy, które... Ale jak ich jeszcze zatrzymać właśnie? Jak zatrzymać? Cały zespół trzeba budować. Każdy z nas jest inny. Jesteśmy indywidualistami i w lokalu, no, bądźmy szczerzy, ktoś gdzieś nas czegoś nauczył. Zaczynamy od ogniska domowego, rodziców. Potem zaczynamy iść na swoje, mieć swoje problemy. Niektórzy przenoszą te problemy, ale ważne jest to, że my musimy budować zespół. Czyli musimy każdego indywidualistę do niego dotrzeć i stworzyć taką fajną grupę ludzi, która będzie chciała wspólnie pracować,
I każde wyjście do tej pracy będzie po prostu przyjemnością, a nie obowiązkiem. I gastronomia ma to do siebie, że pracujemy dla kogoś. Kelnerzy akurat... Ktoś kiedyś nazwał zawód kelner jako sztukę usługiwania. Ja nie lubię strasznie tego sformułowania, czemu usługujemy. No nie do końca tak jest. No, obsługujemy tych gości. Obsługiwać to jest całkowicie inny zwrot. Dlatego jeżeli my coś robimy dla kogoś, my czasami też oczekujemy tego, że ktoś coś zrobi dla nas. Mhm. Jeżeli mamy zgrany zespół, mamy rewir ciężki, mogę dzisiaj przyjść w złym nastroju, bo mam takie prawo, nie wiem, młodzież akurat lubi też troszeczkę hulaszczy tryb życia. Nie ukrywam, że ja jako młody człowiek też gdzieś tam korzystałem z różnego rodzaju lokali, których można było i się zabawić i potańczyć i skorzystać z trunków, które rozweselają. Zdarza się, że ten człowiek przyjdzie rano w niezbyt ciekawym stanie, no to wiadomo, że trzeba mu pomóc też, bo na drugi dzień mogę przyjść. Czyli to zmywak. Może nie zmywak, ale w miejsce, które nie będzie, jakby to powiedzieć, dla niego dyskomfortowe, ale też gość nie odczuje tego, że ktoś, kto go obsługuje, no nie jest dzisiaj w humorze na przykład, nie? Kobiety mają te swoje też dni, które też, no niestety, niektóre działają lepiej, niektóre gorzej. Mamy swoje humory, kobiety bardziej emocjonalnie też podchodzą do wielu rzeczy. Jeżeli widzimy, znamy ten personel, to wiemy, że ten, kto jest pełen energii, zawsze będzie na samym przodzie. No właśnie, tutaj mi się w zasadzie nasuwa jakby ważne pytanie. No ale kto ma o tym zdecydować, o budowie zespołu? I teraz to jest pytanie moje, właśnie, moje pytanie w zasadzie jest od... czego dotyczy? Czy osoba, która dobiera ten zespół, powinna być fachowcem w swojej dziedzinie? To znaczy, czy powinna znać zawód, tak? Czy to powinien być kelner, który, czy barman, który przeszedł tą drogę wcześniej i teraz jest, powiedzmy, kierownikiem sali, czy menadżerem, który potrafi ten zespół dobrać? Bo no, często się zdarza i bardzo często to słyszymy, że no, gastronomią zajmują się ludzie, którzy nie mieli wcześniej z tym jakby do czynienia. Te kryteria się troszeczkę rozmyły. Natomiast no, jeżeli budujemy zespół i rozdzielamy zadania, no zakładam i jestem w zasadzie przekonany, że no musimy sami tą pracę znać, żeby umieć to zorganizować. To są właśnie te problemy, bo mówisz menadżer. Tak, dobry menadżer, który nie zna się na gastronomii, ale jest genialnym, jeżeli chodzi o organizację, o to właśnie, żeby ten personel utrzymać w ryzach, bo to też jest bardzo ważne, że nie można personelu zawsze zostawiać samego. Zawsze ktoś musi być. To jest jeden z takich kluczy, który jest wszędzie. Czy to jest przedsiębiorstwo produkcyjne, czy jakiekolwiek. Zawsze musi być jakiś nadzór. To należy do menadżera. I on organizuje tak naprawdę pracę. Zajmuje się takimi rzeczami, o których my nie mamy pojęcia. Od biura, przyjmowania gości, imprez, zamówień, kalkulacji, wprowadzania różnego rodzaju ofert, akcji marketingowych. Jest tego tak dużo, nie mówiąc o problemach, które wynikają z prowadzenia samej restauracji. I to jest największy problem, że nie ma szefów sali. Ci szefowie sali tak naprawdę powinni przejąć też troszeczkę właśnie taką kontrolę, obowiązek nad tym personelem. Zdecydowanie tak. Moja ulubiona struktura. I oni tak naprawdę zajmują się szkoleniem, wdrażaniem tych standardów, żeby jakość wydawanych posiłków, napoi, czy serwisów wina, czy jakichkolwiek specjalnych serwisów, które są wprowadzane, żeby one były wykonywane prawidłowo. Martwi się o standardy. Tak. To jest największy problem, bo to jest to twoje pytanie, nie ma fachowców. I jest ich niewielu. Ta niewielka ilość fachowców, nie ukrywam, że ja w tej branży w tej chwili zajmuję się właśnie takimi szkoleniami też i wdrażaniem tych standardów, żeby pokazać... Czyli tutaj mamy tutaj odpowiedź. Tak, to jest pytanie, też taka tak? Odpowiedź, ale... Więcej Piotrów na rynku. Może więcej Piotrów na rynku też, ale nie ma więcej Piotrów na rynku. Tych lokali jest bardzo dużo. Ja mogę zawsze, mówię, wprowadzić standard, ale jeżeli nie będzie to cały czas kontrolowane, powielane, to prędzej czy później ten standard znowu gdzieś uklęknie. Musi być w lokalu ktoś, tak. kto trzyma w ryzach, ktoś, tak. Kto się zna, ktoś, kto umie te właściwe decyzje podjąć. To tak jak z szefem kuchni, który pilnuje całego personelu, wydaje posiłek,
On musi sprawdzić, czy jakość wydawanego posiłku, danego mięsa, danych dodatków, które są przygotowane, czy spełniają odpowiednie normy, które są do wydania tego posiłku. On musi wiedzieć, czy to mięso jest surowe, czy nie. On musi wiedzieć, czy te warzywa są al dente, czy są przygotowane, czy ten kotlet jest za bardzo wysmażony. My się śmiejemy, ale zrobienie zwykłego kotleta schabowego jest chyba jednym z największych problemów w tej chwili. Wcale nie jest proste. To nie prawda. Jest proste, bo jest wiele czynników, które wpływa na jakość też tego mięsa. W ogóle nie będziemy o tym mówić, ale to są właśnie te standardy. Mhm. Szef kuchni tego pilnuje, powinien tego pilnować szef sali. Na barze, jeżeli mamy restaurację z ogromnym barem, tam gdzieś jest przynajmniej dwóch, trzech barmanów, są też barbaki, też musi być szef baru, który musi się tym zająć. Jeżeli mamy sprzedaż win na ogromnym poziomie, musi być sommelier, który jest tym głównym sommelierem, który nadzoruje magazyn, temperaturę tych win, musi zadbać o roczniki, o szkło, o tak naprawdę sprzęt, którym jest to wino serwowane, odpowiednią ilość wózków. Jest tak dużo czynników, które wpływa na jakość, gdzie my musimy przeciwdziałać tym zwrotom. Musimy zadbać o tą jakość. Jeżeli podajemy coś w złej jakości, gość ma zawsze prawo zwrotu. Ale my musimy być tego świadomi. I to jest, dlatego szefowie sali, szefowie kuchni są bardzo istotnym punktem w całej tej układance gastronomicznej. Jest ich bardzo mało, są na wagę złota, ale dobry fachowiec, nie ukrywam, że potrafi naprawdę postawić restaurację na nogi. Po prostu potrafi. Myślę, że tutaj możemy się, bo to jest jakby znowu jakby kolejny jakby i inny temat, nie na dzisiejszą akurat rozmowę, bo nie mówiliśmy tutaj o finansach, które tutaj mogą jakby przekonywać do tej pracy, albo jaki wpływ kelner ma na te finanse. Możemy tutaj mówić i o zasadzie Pareto, właśnie jak ważną postacią jest obsługa, kelner, barman w naszym lokalu, jak to się przekłada na finanse, ale to już jest temat, powiedzmy, na inną rozmowę. Natomiast podsumowując, w oczekiwaniu na absolwentów szkół gastronomicznych i kelnerów o wykształceniu właśnie tym właściwym, na tych, na których czekamy, w zasadzie nie ma jakiegoś złotego środka na to, jak sobie z dzisiejszą sytuacją poradzić. No na pewno potrzebujemy w naszym lokalu kogoś, kto się na tym zna. Potrzebujemy kogoś, kto ma tego ducha i pasję i doświadczenie po to, żeby móc tą załogę szkolić i utrzymać w ryzach, tak. Budować i dawać odpowiednie zadania po to, żeby utrzymać. No co za tym idą? Idą za tym właśnie finanse. Tak jak mówię, temat jakby na kolejną rozmowę, w jaki sposób te finanse funkcjonują. Nawet gdybym chciał to podsumować, no to dobra, to zróbmy to tak, no jest to naprawdę zbyt wiele czynników wpływa na to, jakie jest rozwiązanie na dane miejsce. Sam się tym zajmujesz, wiesz, czy to jest, no tych czynników może być wiele. Jakiego rodzaju restauracja, co serwują, w jakim mieście, za miastem, większe, mniejsze. Tych czynników jest zbyt wiele, żeby znaleźć złoty środek. To, co możemy robić, tylko podglądać, jak sobie radzą inni, nie znaczy, że możemy to przełożyć na swoje miejsce. Natomiast no tutaj no wielka nadzieja właśnie w absolwentach. No myślę, że tak, bo w absolwentach tak, bo przynajmniej tą podstawową wiedzę dostaną i tak naprawdę kwestia jest tylko wdrożenia ją. Trzeba jeszcze zrobić dobry PR, że warto jednak wyszkolić się w tym zawodzie, bo... A tego nam brakuje. Tak. No właśnie, no bo że jest taka potrzeba, że nie jest to jakiś zawód oddalony, że można się z niego cieszyć i być dumnym, zarobić i być fachowcem w swojej dziedzinie. Piotr, dziękuję za dzisiaj. Myślę, że już mamy kilka tematów, żeby sobie porozmawiać w innej dziedzinie. Drodzy Państwo, moim gościem był Piotr Borecki. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnym spotkaniu. Dzięki.